Geopolityka to jest od kilku lat zaledwie mój główny przedmiot zainteresowania. Wcześniej kryłem się pod płaszczykiem geografii. Geografia była moim pasją od najmłodszych lat, tak mogę powiedzieć, i pracowałem w tej dziedzinie. Można powiedzieć, że walczyłem o geografię, żeby ona przetrwała, ale okazuje się, że moje życie niestety udane nie jest, bo walkę przegrałem. Geografii już nie ma. W zeszłym roku Ministerstwo Nauki podjęło decyzję o wykreśleniu geografii z listy dyscyplin naukowych. Rozporządzeniem tam z 16 października, zdaje się, jest teraz nowa lista dyscyplin naukowych, no i geografii nie ma. Miały zniknąć także inne dyscypliny, na przykład astronomia, ale astronomowie podnieśli głośny krzyk i uchowali się. A geografii, no za geografią nikt nie będzie krzyczał, jak sami. No i ja nie wiem, ja nie widzę też wśród tych najwybitniejszych polskich geografów takich, którzy byliby skłonni kopię kruszyć o geografię. Oni już swoje zrobili, oni już swoje wzięli i właściwie dalej to ich to nie bardzo obchodzi. Chociaż w zeszłym roku, to taki paradoks, obchody były wielkiej rocznicy, setnej rocznicy narodzin polskiej geografii, dlatego że w 1918 roku zostało założone, istniejące do dzisiaj, Polskie Towarzystwo Geograficzne. I w związku z tą rocznicą odbył się cały cykl konferencji w różnych miejscach Polski, w Sejmie wielka wystawa, politycy tam przychodzili gratulować, a za kilka miesięcy, właściwie już wtedy było wiadomo, co się stanie, że geografii nie będzie na tą setną rocznicę. No i cóż, no więc mogę powiedzieć, że ja przegrałem walkę swojego życia, no a ponieważ do emerytury zostało mi jeszcze 30 miesięcy, muszę coś z tymi miesiącami zrobić, znaczy już od kilku lat, wiedząc, że to się stanie, no po prostu już zdjąłem tę swoją, jakby powiedzieć, kamuflaż geograficzny i powiedziałem, że już teraz zapisuję się i jestem w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym, które jest towarzystwem naukowym, nie tak starym jak geograficzne, bo geograficzne ma 100 lat, a geopolityczne zaledwie 10. No jest jednak o wiele bardziej żywotne, że tak powiem. Nie jest towarzystwem geriatrycznym, jak się mówi nieraz o geograficznym, młode towarzystwo. No i tam po prostu staramy się, aby geopolityka stała się, staramy się o jej, jakby powiedzieć, zwiększenie jej instytucjonalizacji. Chcielibyśmy, to taki nasz cel dalekosiężny jest, aby ustanowione zostały na którymś z uniwersytetów studia z zakresu geopolityki. Jesteśmy przekonani, że nie byłoby problemu z naborem. No i przede wszystkim staramy się geopolitykę rozwijać jako naukę. Naukę bardzo pokrewną do geografii, która się z geografii wzięła. Ponad 100 lat temu, głęboko, tam jeszcze w XIX wieku, kiedy żył Fryderyk Racel, geograf i jednocześnie, można powiedzieć, założyciel geopolityki. Jeszcze z tą moją walką, bo tam było w pytaniu o tą moją przeszłość. No ja tę walkę tak toczyłem, że sporo mnie to niestety kosztowało. Kilka razy byłem z pracy wyrzucany nawet, bo to, co robiłem, to, co chciałem osiągnąć, nie było jakby zgodne z celami tychże instytucji naukowych, w których byłem. No to pozbywano się mnie. Ja się tym nie przejmowałem, ponieważ jak się okazało, za każdym razem, kiedy traciłem pracę, to ta następna była lepsza. I tak będąc teraz na UP, które nie jest wcale dobrym miejscem do pracy, tak sobie myślę, co by było, gdyby mnie znowu wyrzucili. Gdzie bym poszedł, bo to znowu musi być lepsze miejsce. Nie wiem, gdzie jest. Nie jest to dobre miejsce, ale też takie złe nie jest. Dlaczego jest niedobre? No dlatego na przykład, że nie uznaje się, chociaż to jest naukowa instytucja, to jednak nie przestrzega się tych zasad, które kiedyś w nauce obowiązywały, że obowiązuje logika, obowiązuje racjonalność. A na geopolitykę, na UP mówi się, że to faszyzm. Nie jest nam dobrze.
Nie jest nam dobrze z tego powodu, bo wśród politologów, tam na wydziale tym politologicznym, no nie mamy zwolenników. Tam jest raczej toczona, ja myślę, że do tej pory toczona jest ostra walka przeciwko nam. Oni mówią dosłownie w ten sposób. Geopolityka to jest jakiś gad taki, który znowu podnosi łeb. Tym łbem jesteśmy my. Trzeba go ściąć. No, przykro mi to mówić, ale tak jest. Ale panie profesorze, bo jak już w tak interesujący sposób pan przedstawił sytuację geografii na uczelniach, a zna pan tą sytuację dobrze, to jakie były argumenty, jakie przeważyły argumenty, żeby pan tą wojnę przegrał, czy bitwę, raczej bitwę? Jakie były argumenty Ministerstwa Nauki, żeby tych kierunków nie było na uczelniach wyższych? Ja myślę, że ministerstwo postąpiło tak, jak powinno postąpić. Ja nie winię tam pana ministra Gowina, czy któregoś z tych, którzy no, sporządzali tą nową listę dyscyplin naukowych. Oni zrobili tak, jak to powinni zrobić, dlatego że mimo, że geografia istniała na tej poprzedniej liście dyscyplin naukowych, to ona faktycznie swój status nauki utraciła. A jak można się o tym przekonać? No ja to wielokrotnie o tym mówiłem właśnie. Wielkim profesorom geografii starałem się to wytłumaczyć. W swoich książkach, w swoich artykułach, ale ich to obrażało. Ja na przykład nie mogę czegoś takiego akceptować, jak napisano, chyba to był 11 rok, znaczy najważniejszą geograficzną jakąś taką konferencją, gdzie zbierają się ci najważniejsi, najwybitniejsi, to jest Forum Geografów Polskich. To jest co roku w innym miejscu Polski zwoływane. Tam wolno przyjeżdżać tylko profesorom, no chyba, że ktoś z doktorów jest zaproszony specjalnie, jako młody, dobrze zapowiadający się. Nie? Tylko ci najważniejsi. W 11 roku to forum odbywało się u nas. U nas też została opublikowana książeczka, gdzie są wydrukowane te wypowiedzi tych najwybitniejszych polskich geografów. No, jak się to weźmie do ręki, ja powinienem to zalecać studentom, ale ja to zalecam i mówię im, że to jest napisane tak, jak nie powinno być napisane. No bo co się okazuje? Okazuje się, że geografowie polscy nie są w stanie, ci najwybitniejsi, tam na samej górze, sformułować, czym ma się geografia zajmować. W tej publikacji, która jest u nas wydana, bo myśmy byli organizatorami tego forum, jest napisane na przykład takie stwierdzenie najważniejszego polskiego ówczesnego geografa, że geografia jest nauką o środowisku geograficznym. Bardzo mądre, prawda? Tak jakby fizyk napisał, że fizyka to jest nauka o siłach fizycznych, a ekonomista by napisał, że ekonomia to jest nauka o procesach ekonomicznych. A co to są procesy ekonomiczne? A no to jest to, co się zajmuje ekonomia, nie? Błędne koło. Ten wielki pan profesor, geograf, chyba nigdy na pierwszym roku swoich studiów nie odbywał kursu z logiki, bo kiedyś na wszystkich studiach, tak myślę, była logika. I tam uczono, co to znaczy tautologia, czyli zdanie bezsensowne, błędne koło. Przecież on, definiując geografię, czy przedmiot badań geografii, popełnia coś takiego. Jak można takie coś tolerować? No i proszę państwa, co jeszcze, bo bym tego nie powiedział. Z geografią to jest tak, że wszędzie na świecie zachodnim, w Ameryce, w Europie Zachodnim, jej geografia zawsze była i do tej pory jest w dziedzinie nauk społecznych. Należy jako dyscyplina naukowa, należy do dziedziny nauk społecznych. W niektórych krajach to się nazywa humanistycznych. W Polsce teraz jest rozdzielone. Nauki humanistyczne są obok społecznych. Też nie za bardzo wiem, na czym polega ta różnica, bo kryterium nie jest podane. Dla mnie to jest to samo. Te społeczne to są takie, które od humanistycznych chyba więcej używają matematyki, nie wiem, socjologia tam jakieś ma. To tak intuicyjnie rozpoznaję. Natomiast w Polsce geografia w przeszłości głębokiej,
też była, tak jak wszędzie na świecie, nauką społeczną lub humanistyczną. Dawno, dawno temu, przed II wojną światową, jak się ktoś chciał zapisać na studia geograficzne, to na egzamin wstępny musiał zdawać historię. Tak jak wszędzie na świecie, bo geografia była związana z historią, czy bliska historii. Dlaczego tak? Ano bo geografia zajmuje się krajobrazem współczesnym, a historia to jest to, co jest niezbędne do wytłumaczenia współczesnego krajobrazu, bo to, co współcześnie istnieje, kształtowało się w ciągu kolejnych tam wieków i dziesięcioleci, nie tak? Więc to było zupełnie logiczne. No ale rok 1949, kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, odbyła się w Gdańsku najważniejsza w historii w XX wieku konferencja geograficzna, konferencja metodologiczna w Gdańsku, gdzie odrzucono tą przedwojenną koncepcję geografii burżuazyjnej, tak wtedy nazywano, i wprowadzono geografię na modłę radziecką, to znaczy geografię w ogóle wyrzucono z niej tą tematykę związaną z polityką, bo to grozi geopolityką, geopolityka to jest determinizm, a determinizm to jeszcze jest faszyzm, tam Haushofer, jakieś takie skojarzenia to przynosi hitlerowskie, więc geografia została przeflancowana z dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych do nauk przyrodniczych. I teraz trwa to, proszę Państwa, do ubiegłego roku. Do ubiegłego roku tak było, że geografia w Polsce, tak jak w Związku Radzieckim Piekłoszczyku już nieistniejącym i w NRD-ówku dawnym i w innych krajach miłujących pokój, jest po prostu nauką nie burżuazyjną, tylko tą prawdziwą, socjalistyczną nauką i należy do nauk przyrodniczych. No, chciałem powiedzieć, że nieprawda jest, że wszędzie w Polsce komunizm upadł tam w 89, 90 czy 90 którymś. Nieprawda, bo w geografii polskiej komunizm dopiero skończył się w ubiegłym roku, kiedy zostało wydane to rozporządzenie, zgodnie z którym już nie ma geografii wśród nauk przyrodniczych. Tylko co zrobiło ministerstwo? Postanowiło, że istnieje jeszcze coś takiego, taka pozostałość po geografii, to się nazywa teraz geografia społeczno-ekonomiczna. Z dodatkiem jeszcze tam jest napisane z gospodarką przestrzenną, tak? Jest gospodarka przestrzenna. Dla mnie to zupełny absurd, bo przestrzenna gospodarka, co to znaczy? Ja pytam się, jaka gospodarka nie jest przestrzenna? Każda gospodarka jest przestrzenna, to po co to mówić? Mnie uczono, że należy stosować zasadę ekonomii słowa. Jeżeli coś się da powiedzieć mniejszą ilością słów niż większą, to trzeba tą mniejszą powiedzieć. Tak należy robić. Gospodarka przestrzenna, tak się oficjalnie nazywa, takie studia są nawet. I geografia społeczno-ekonomiczna z gospodarką przestrzenną jest teraz dyscypliną nauk społecznych. Powinno tak być. No, będzie w dobrym. Tak, z tym, że mnie i tak zawsze będzie żal tej geografii, która nie ma jakiegoś przymiotnika społeczno-ekonomiczna, czy taka, czy owaka, powinna być geografia po prostu w rodzinie nauk, czy w dziedzinie nauk społecznych. No oni powiedzieli, że społeczno-ekonomiczna, żeby czasami komuś się nie pomyliło i czegoś innego tam jeszcze nie dodał. No. Więc tak to jest. No i tę walkę przegrałem, no bo... Nie ma już tej geografii, o której ja chciałem, żeby była. Taka, jaka była przed wojną i taka, jaka jest w Ameryce, we Włoszech, we Francji. Jej już nie ma i nie wiem, czy będzie, bo nawet sobie tak wyobrażam, gdyby geografię ze szkoły chcieli wyrzucić jako przedmiot szkolny, to nikt nie będzie znowu protestów robił, tak jak za historią na przykład. Jakby historię chcieli zlikwidować czy ograniczyć, to od razu wszyscy będą protestować. Geografię można wyciąć, nikt nie zauważy, nikt nie zwróci uwagi, a zrobią to, bo wystarczy, że w ministerstwie komukolwiek przyjdzie do głowy pomysł, że bardzo przydatne jest, aby w szkołach uczono ekonomii. W szkołach uczono ekonomii, a bardzo potrzebna wiedza. Nikt się temu nie przeciwstawi. A jak wprowadzą ekonomię, to znaczy, że z geografii trzeba wyciąć wszystko ekonomiczne i już nie ma sensu czegoś takiego utrzymywać. Przecież to się stanie. Ja chciałem zadać o kondycję geografii na świecie. Pan już zaczął o tym geografii mówić. Czy geopolityki? Geografii jeszcze. Jeszcze geografii.
I pan już odpowiedział, że ona na Zachodzie istnieje i się rozwija. No to tym bardziej no, to, co, o czym pan mówi, że to, co się stało w Polsce, jest no, z jednej strony, jak pan mówi, dobrze, że tak się stało, bo w tym kierunku, w którym szła, nie widać było przyszłości. No a to, co się stało, może jakąś przyszłość przyniesie, mam taką nadzieję, i że tę walkę pan wygra. Ale właśnie, jak na świecie ta sytuacja wygląda? Dobrze, ja powiem jak na świecie, ale jeszcze teraz jedno zdanie chciałem powiedzieć o tej walce w Polsce, bo trzeba by jakoś zrozumieć, dlaczego to tak z tą geografią poszło źle. Astronomia się wyratowała, inne tam prosperują, a geografia niestety przepadła. Ja znałem, jeszcze w 90-tych latach on żył, nie wiem dokładnie w którym, może w 99 zmarł. Był taki profesor, był nawet przez jakiś czas rektorem Uniwersytetu we Wrocławiu, Alfred Jahn, pochodzący, wykształcony we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Jeden z tych, którzy przeżyli wojnę, bo bardzo wielu geografów niestety nie przeżyło wojny. Ci, co przeżyli, no to musieli ją odtwarzać jakoś. I on z Lwowa trafił do Wrocławia i tam później do końca życia pracował. A w 90-tych latach, jak już był, no, był w bardzo podeszłym wieku, on umarł chyba już był dobrze po 90-tce, profesor Jan napisał książkę wspomnieniową pod tytułem Z Kleparowa w świat szeroki. Kleparów, no to we Lwowie, jak kto był, to wie, że tam jest dzisiaj taka dzielnica, a wtedy to było podmiejska wioska, w której on się wychowywał. I tam w tych wspomnieniach jest tak napisane, ja tylko o tym, co po wojnie było. Do tego Lwowa trafił i on mówi tak, że po II wojnie światowej w latach 50. na uniwersytecie pojawiło się bardzo wiele osób merytorycznie przypadkowych. Ja myślę, że może on jeszcze to pisał w 80-tych latach. Dopiero w 90-tych zostało, w 92 chyba książka wydana. Więc musiał pisać jeszcze w 80-tych. Merytorycznie przypadkowych, tak. Nie takich, którzy są zafascynowani geografią na przykład i mają pasję, żeby tam tą wiedzę rozwijać. Nie, przypadkowych. Wiadomo, jacy to byli ludzie. I teraz kilka akapitów dalej jest, że w związku z tym, z tymi ludźmi, już w latach 60. w nauce polskiej, on czas geografię miał na myśli, pojawiły się pierwsze znamiona kryzysu, jakieś trudności, brak pomysłów nowych, nie ma impulsów jakichś twórczych, nie? Kilka akapitów dalej, trzeba teraz pominąć, i znowu jest stwierdzenie. Kryzys ten w końcu lat 70. przybrał rozmiary kataklizmu. To znaczy, że jak ja byłem na studiach, to ja już nie miałem studiów. To już był kataklizm według Jana, według jego miary. Nie? A co jest teraz? Co jest teraz? Przecież teraz w 70-tych latach już był kataklizm, ale jeszcze byli przedwojenni profesorowie. Niektórzy przechodzili na emeryturę, ale jeszcze byli. I ich się słuchało. A później... I teraz jeszcze co, o, to powiem państwu taką rzecz. Ostatni mój egzamin na studiach u starego profesora Czeppego. To jest taki profesor, co był lotnikiem w którymś z dywizjonów w Szkocji. Dzięki niemu mieliśmy możliwość wyjazdów do Szkocji, do St. Andrews na uniwersytet tam. I ten ostatni z nim egzamin, on trwał 3 godziny. Myśmy we dwóch tam byli. I zdawaliśmy go 3 godziny, z tym, że to już była taka rozmowa i on opowiada. I on mówi tak do nas. Powiedzcie, jaka jest najważniejsze zadanie profesora, jeżeli jest profesor, ma katedrę na uniwersytecie. No to my mówimy tak, naukę rozwijać, studentów uczyć, tak, publikować, nie? A on mówi, to wszystko bzdury, to wszystko wtórne. Najważniejszym zadaniem takiego profesora na katedrze zawsze było, żeby pozostawić po sobie godnego następcę, który pociągnie tę myśl i będzie ją rozwijał dalej. I ten Czeppe wtedy, stary chłop,
I on wtedy, popatrzcie, mówi teraz, ja już stary, niedługo umrę. I popatrzcie, kto po mnie tu zostanie. I łzę sobie obtarł. Stary człowiek. A my przecież znaliśmy tych doktorów, bo oni mieli nas gnębili zajęciami. Oni dzisiaj są profesorami. Ale to są ludzie, nad którymi Czepę ubolewał. Bo to nie od niego zależało, że oni zostali jego następcami. On chciał innych, tylko że chyba inne kryterium wtedy obowiązywało. I dlatego dzisiaj z tą nauką i z uczelniami jest tak fatalnie. Teraz do tej zagranicznej kondycji, no to proszę Państwa, najlepsza geografia na świecie jest w Ameryce. Tam są najważniejsze czasopisma, tam są najlepsze, powiedziałbym, pomysły. Tam jest coś zawsze nowego. Ja zawsze, jak chcę coś się dowiedzieć, ja cały czas czytam amerykańskie czasopisma. Nie wszystkie, proszę Państwa, bo w Ameryce, tak jak wszędzie na Zachodzie, nauka weszła w tą postmodernistyczną fazę. No i tam to jest coś, czego ja nie bardzo też toleruję, nie bardzo to uznaję. Postmodernizm, który jest uważany za jakąś filozofię, która mogłaby aspirować, aby stać się podstawą metodologiczną nauki, niestety tego oczekiwania nie spełni, bo postmodernizm nie jest żadną filozofią, tylko jest subkulturą, zwykłą subkulturą, w której nawet nie ma, znaczy jest przeświadczenie takie, że nie istnieje prawda. A co może być celem nauki, jak nie dociekanie prawdy? Jak nie ma prawdy, to i nauki nie ma. Postmodernizm jest subkulturą. No i teraz ja się obawiam na przykład, jak będzie wyglądała ta zarządzona chyba w kwietniu tego roku przez Ministerstwo Nauki lista czasopism. Czasopisma naukowe będą jakoś uszeregowane przez ministerstwo. Będzie napisane przy każdym tytule, ile punktów delikwent dostanie, jak tam opublikuje artykuł. Ja w ogóle się temu sprzeciwiam, bo uważam, że jest to totalitaryzm. To jest totalitaryzm. Jeżeli ministerstwo jakiekolwiek chce narzucić wszystkim uczelniom w całej Polsce jeden system oceniania czy pomiaru wartości pracy naukowej, to jest to totalitaryzm. Na czym polega totalitaryzm? No właśnie na tym, żeby wszystkim narzucić jeden system. A przecież mówi się tyle, że autonomiczne są uczelnie. Skoro są autonomiczne, to na czym ta autonomia polega? Skoro wszyscy mamy podlegać jednakowej ocenie. I teraz zobaczcie Państwo. Ja w marcu swoimi kanałami dowiedziałem się, jak wygląda jakaś taka próbna, niepróbna, no, na pewnym etapie badań, na pewnym etapie tych prac, próbna lista czasopism naukowych. Najwięcej punktów można dostać, wiecie Państwo, za artykuł w jakim czasopiśmie? Nie? Nie. Naukowym. Nie. Najwięcej punktów ma czasopismo, a jakże amerykańskie czasopismo? Gender and Society. No ja dziękuję bardzo w takiej nauce uczestniczyć. Ja mam nadzieję, że ta lista ostateczna taka nie będzie. Może spadnie na trzecie miejsce. W ogóle się nie zgadzam z tym, bo teraz na przykład jak ja coś napiszę i opublikuję, to choćby to było nie wiadomo jak odkrywcze, to wartość tego nie będzie zależała od merytorycznej zawartości, tylko będzie zależało od tego, gdzie to jest opublikowane. Kiedyś napisałem skrypt. Uważam, że bardzo wartościowy. Jest czytany, bo jest dostępny za darmo w internecie, w pliku PDF. No ale dyrektor mi powiedział, człowieku, coś ty zrobił. Tytuł jest zły, bo tam nie jest napisane, że to jest skrypt akademicki, tylko tam jest napisane skrypt dla studiujących. Specjalnie tak zrobiłem, bo mówię, studiować można będąc w więzieniu też, a nie tylko będąc studentem. Ale oni to zdyskredytowali. To po prostu spowodowało, że ja za ten skrypt 0 punktów dostałem. Ja mówię, to nie zależy od zawartości, tylko od tego na przykład spełnienia jakiegoś formalnego kruczka, formalnego warunku. To też jest totalitaryzm. I w życiu się z tym nie zgodzę, wolę iść na emeryturę. No. To już jak pan profesor mówi, niedługo.
To pan profesor idzie tak jak ja, niedługo na emeryturę, więc będziemy mieli spokój.